Cześć i czołem! Wybił właśnie grudniowy wieczór, więc to pora na świąteczne wydanie ZTC News. W poniedziałek, 12 grudnia, odbył się świąteczny kiermasz książki. Dziękujemy organizatorom oraz darczyńcom za wsparcie naszej szkolnej biblioteki. Niedawno nasza szkoła gościła firmę Siemens Energy. Pan Adam Mierzwiński i Michał Kustrynia zaprezentowali nam wykład. Transformacje energetyczne, a kompetencje jutra. Tym wykładem panowie przybliżyli nam sytuację na rynku energetycznym. Dowiedzieliśmy się o tym, co się dzieje obecnie w energetyce światowej, gdzie jest w tym obszarze miejsce firmy Siemens Energy oraz jacy ludzie i z jakimi kompetencjami są głównie poszukiwani i potrzebni. W poniedziałek, 12 grudnia, trójka naszych uczniów dostała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Serdecznie gratulujemy niebywałego osiągnięcia. Stypendium Marszałka otrzymali Olek Radczenko z klasy 3 P, Tomasz Włodarczyk z klasy 3 P, Kacper Doga z klasy 4 PG. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 14 grudnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę zrzeszającej studentów medycyny. Miała ona możliwość poprowadzenia zajęć profilaktycznych na temat zdrowia psychicznego. Dzięki temu spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Ciekawostka na dziś. Wiedzieliście, że gdyby człowiek był w stanie w jednym momencie spiąć wszystkie mięśnie w swoim ciele, byłby w stanie ponieść aż 4000 kg, czyli 4 tony? Drodzy kierowcy parkujący na parkingu naszej szkoły, prosimy o rozsądniejsze gospodarowanie miejscami parkingowymi. Pamiętajcie, każdy chce być bliżej szkoły. Przypominamy, że do 19 grudnia możecie przynosić żywność dla najbardziej potrzebujących. Paczki w ramach akcji Szlachetna Paczka zanosimy do pani pedagog. Dziękujemy wszystkim za wsparcie. W przyszłym tygodniu odbędą się wigilie klasowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na coroczny spektakl jasełkowy. Zostanie on wykonany przez nasz szkolny klub anonimowych aktorów. Jasełka odbędą się w szkolnej auli 22 grudnia. A dla rodziców, pracowników szkoły i mieszkańców dzielnicy Młyńska po raz pierwszy w historii przygotowaliśmy wieczorny spektakl o godzinie 18. Nie może was zabraknąć! Wszyscy miłośnicy adrenaliny i gier komputerowych, w naszej szkole najlepsze trwa turniej w LoLa. Aktualnie trwają rozgrywki drużynowe. 24 drużyny podzielone na 4 grupy walczą o pierwsze miejsce. Wszystkie aktualne informacje znajdziemy na stronie zts.lolcup.live. Niech zwyciężą najlepsi. Chcielibyśmy jeszcze poruszyć szybko temat o trwającej zbiórce na sprzęt dla grupy ZTS News. Pamiętajcie, w tej zbiórce zbieramy pieniądze wyłącznie na sprzęt do nagrywania, aby tworzyć jeszcze lepsze materiały. Link do zrzutki jest w opisie. Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie. Pamiętajcie, oceny końcowe są wystawione do 22 grudnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.